Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Witamy na, tym razem na konferencji prasowej poprzedzającej mecz z GKS-em Katowice, mecz wyjazdowy. Porozmawiamy o tym meczu dzisiaj z trenerem Szymonem Grabowskim. Trenerze, oddaję głos. Dzień dobry. No, ten mikrocykl jest dla nas na pewno krótszy niż ostatnie, więc mamy troszeczkę mniej czasu do tego, żeby się dobrze przygotować, a przygotujemy się, myślę, bardzo dobrze do przeciwnika, bo myślę, musimy bardzo dużo poświęcić czasu i takiej merytoryki nad dobrym przygotowaniem do zespołu z Katowic, bo jest to jeden z lepszych zespołów w tej lidze. Bardzo dobra organizacja, jak nie najlepsza organizacja w systemie trójkowym, bo funkcjonują w tym ustawieniu już dłuższy czas z trenerem Górakiem i naprawdę te zachowania, które możemy obserwować, są bardzo powtarzalne, są bardzo dobre i też nie bez przyczyny ten zespół, czy nie bez powodu, wygrał te ostatnie 5 spotkań. Także zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest na fali wznoszącej, przeciwnik ma swoje cele, ale my robimy wszystko tak jak do tej pory, czyli głównie będziemy się skupiali tu na swoich mankamentach z ostatniego spotkania i nad jeszcze ulepszaniem naszej gry, bo myślę, że cały czas są w nas rezerwy. Liczę na bardzo dobre spotkanie i na kolejne oczywiście 3 punkty. Dziękuję. Poprosimy o pytania. Mikrofon jest na sali. Będziemy sobie przekazywać. Zaczyna Karolina. Karolina Skórska-Rekianek. Zacznę jeszcze od trochę pytania o Odrę. Zasnął Pan szybko po tym emocjonalnym meczu w tej końcówce? Ja po mało którym meczu Lechii zasypiam spokojnie, więc rzeczywiście ta noc się troszeczkę dłużyła, ale to było takie przyjemne dłużenie. Myślę, że przyjemne takie rozmyślanie nad tym, co było. I doszedłem chociażby do takiego wniosku, że taki mecz no, naprawdę był nam potrzebny i myślę, że wygrana też w takim stylu i w takim momencie nie tylko dla nas, ale dla kibiców, bo to buduje jeszcze więź większą niż do tej pory między nami a kibicami. To buduje jeszcze większe takie przywiązanie do, myślę, do tego klubu i to jest, to była taka nagroda dla nas wszystkich, że nikt nie zwątpił, a do końca wierzyliśmy, że te 3 punkty będą i naprawdę bardzo pozytywne odczucia po tym spotkaniu. Drugie pytanie już tak o ten mecz z Gieksą. No, wspomniał Pan o tej ich serii 5 spotkań wygranych. Też macie fajną serię kompletu zwycięstw tej wiosny. Czy rzeczywiście szykujecie się na taki spektakl? Bo też pełny stadion będzie, więc myślę, że to będzie też takie fajne, taka nagroda dla Was i dla kibiców. Tak, i myślę dla zawodników GKS-u Katowice również. Myślę, że wszyscy, którzy tam będą na stadionie, a wiemy, że będzie rzeczywiście komplet, to dla wszystkich będzie to rzeczywiście fajny moment do tego, żeby zagrać jak najlepszy mecz, jeśli chodzi o piłkarzy, o kibiców jednej i drugiej strony, doping z jak najlepszej strony, tak rzeczywiście takie święto futbolu w tej pierwszej lidze myślę, że będzie. Mam nadzieję, że stawka nikogo nie przytłoczy, a oglądniemy naprawdę bardzo fajne zawody, my rozegramy fajne zawody. Ale suma summarum, finalnie i tak będzie się liczył dla nas końcowy wynik i na pewno będziemy chcieli wrócić jako zwycięzcy. Włodzimierz Machnikowski, Radio Gdańsk. Panie trenerze, no właśnie jak to jest z tym respektem, na który GKS niewątpliwie zasługuje, drużyna imponujący dorobek, tylko jeden mecz z rzędu, mniej wygrany z rzędu od nas, natomiast też imponujący bilans bramkowy, oni nie dosyć, że dużo strzelają, bodaj 16 w tych zwycięskich meczach, ale prawie nie tracą tam, tylko jedna bramka stracona, zatem to tam za darmo nic nie będzie. Jedna stracona? Mało straconych bramek w tej serii zwycięstw. Tak, bodajże w tym roku stracili 3, tak jak my. Także mamy bilans bardzo podobny, jeśli chodzi o zdobyte i stracone bramki. Także naprawdę my się szykujemy na bardzo ciężkie zawody i tutaj też takie zadanie do odrobienia dla nas, dla naszych zawodników, bo ta atmosfera przy ulicy Bukowej zawsze jest gorąca. Jeżeli teraz dodamy, że jest komplet i wreszcie będą nasi zawodnicy, to na pewno tutaj też to przystosowanie do warunków zewnętrznych będzie miało bardzo duże znaczenie. Do tego, jak śledzimy prognozy pogody, ma być 25 stopni i słońce, także tutaj troszeczkę inaczej niż pogoda w Gdańsku.
Także myślę, że też tych kilka spraw około sportowych będą miały naprawdę bardzo duże znaczenie po to, żeby dobrze wejść w mecz i dobrze się na boisku czuć. Także mam nadzieję, że też te aspekty dobrze odrobimy i dobrze będziemy przygotowani. A co na tę chwilę jest największym walorem ponad drużyny? Jest duża pewność siebie, jest duża taka łatwość w odwracaniu scenariusza, który nam się nie układał na początku tego ostatniego spotkania z Odrą Opole. Na tę chwilę, w czym widzi Pan siłę tego zespołu? Bo my z Tomkiem Bobczkiem przed Wami rozmawialiśmy. Tu Pan też podkreśla, że to jest zespół, że tutaj nie ma żadnych takich indywidualnych popisów. No i tak świadectwem takim namacalnym to ta bramka druga wykończona przez Bobczka, bo przecież na jego balę mógł strzelić. Tam chyba tylko Mena tak naprawdę, to jak ma piłkę, to chce ją doholować do siatki do końca, ale pozostali patrzą, kogo mają z boku. No na pewno naszą taką mocną, albo jedną z mocniejszych, czy najmocniejszą stroną jest siła zespołu, jest kolektyw, jest szatnia, jest, można powiedzieć, sfokusowanie się na jednym celu, jeśli chodzi o drużynę, a nie na swoich indywidualnym dorobku. Także rzeczywiście to jest bardzo fajne i ja jestem zadowolony i dzisiaj też na odprawie zawodnikom powiedziałem, że dla mnie jako trenera i dla nas jako sztabu najlepsze jest to, że my nie patrzymy, że jesteśmy pierwsi w tabeli, my nie patrzymy, że mamy serię zwycięstw. My przygotowujemy się do każdego kolejnego spotkania po to, żeby wygrać i widać, że ten głód zwycięstw, ten głód rozegrania dobrego meczu, czy możliwość rozegrania dobrego meczu, to sprawia, że na tą chwilę jesteśmy w tym roku niepokonani i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to kontynuować. Kamil Gajewski, Wirtualna Polska, to pytanie, bo słuchałem dzisiaj konferencji trenera Łobodzińskiego, on mówi, że przewaga 6 punktów na trzecim miejscem to tyle co nic. No wy macie 8, to jak Pan na to patrzy, to jest dużo, mało? No popatrzę tak jak moi zawodnicy, no zupełnie do tego się nie odniosę. Będę się odnosił do tego po każdym kolejnym meczu, ale w stosunku do każdego następnego. Jeżeli będziemy wygrywać, to nie musimy patrzeć na to, co się dzieje za naszymi plecami, jaka jest przewaga, czy ona topnieje, no a wiadomo jak wygrywamy, no to topnieć nie może. Więc tylko może się powiększać. Także to jest nasze na tą chwilę szczęście, że nie musimy patrzeć dookoła. Możemy się skupiać na sobie i z meczu na mecz tą pewność budować jeszcze większą. Logistyka na wyjazd, jak wygląda? Samolot, autokar, pociąg? Tutaj Patryk zadbał o wszystkie rzeczy w 100%. Lecimy samolotem także prosto do Katowic. Myślę, że też to nam pomoże w dobrym przygotowaniu się, tak? Bo wiemy, że to będzie kluczowe, mając też na uwadze te rzeczy, o których mówiłem, bądź ten krótszy mikrocykl. Jeszcze jedna rzecz, bo tak chciałbym, żeby Pan się odniósł do tego tekstu na Interi, który dzisiaj chyba został opublikowany, znaczy o tych zaległościach finansowych. Czy to jest tematem rozmów w szatni, bo tam były informacje, że nawet piłkarze mieli w głowach nie wyjść na trening, że te zaległości to dopiero pensja parę dni temu za styczeń wpłynęła. Jak to wygląda? Czy to ma jakieś... No, na wyniki nie ma wpływu, co widzimy, tak? Ale czy jest to tematem rozmów? Powiem szczerze, że artykułu nie czytałem, więc do końca pewnie nie mogę się odnieść. Myślę, że też to pytanie nie jest do końca skierowane do mnie. Ja mogę tylko powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których tutaj Pan wspomniał, są już regulowane z tego, co ja wiem, więc mam nadzieję, że wszystko już wraca do normy i tutaj właściciel robi wszystko, żebyśmy w jak najlepszych warunkach przygotowywali się. I też chcę podkreślić, 3 tygodnie w Turcji, podróżowanie na mecze z samolotem, to są rzeczy, za które trzeba płacić. Jeżeli tutaj finanse klubu byłyby, myślę, niewłaściwe, jechalibyśmy autokarem z jednym kierowcą, 3 dni w autokarze i tak dalej, więc tutaj ja jestem spokojny o to, szatnia też jest spokojna. Gdyby cokolwiek było nie po myśli zawodników, myślę, raz, że media by się pewnie pierwsze o tym dowiedziały, dwa, że może by się tak zdarzyło, że na trening może ktoś nie chciałby wejść, no a na pewno by to się odbiło na wyniku i na przede wszystkim postawie, także tutaj te aspekty wszystkie są na dobrej drodze do takiego pozytywnego finału. Paweł Stankiewicz, Jeni Bobczycki, do trenerzy. Ja jeszcze odnośnie sytuacji na Puławy w lidze. Wygrana w Katowicach. Przyjmujemy taki wariant. To jest dla Lechii autostrada już do Ekstraklasy. Prawda czy fałsz?
Nie przyjmowaliśmy żadnego scenariusza przed wcześniejszymi spotkaniami. Wolałbym się tego trzymać. Każda kolejna wygrana sprawia to, że Lechia jest bliżej celu. I powiem szczerze, że jeżeli Lechia osiągnie ten cel, mimo tego, że ta liga będzie trwała dalej, to będziemy robili wszystko, żeby dalej punktować i dalej zwyciężać. Także wiemy, co zrobiliśmy, ale wiemy, jak długa droga jeszcze czeka przed nami, jak trudna, więc tutaj nie idźmy w tą stronę. Jeszcze jedno, bo wiemy, że nie zagra Dominik Piła, no to siłą rzeczy prawdopodobnie Dawid Bugaj na prawej obronie. Luis Fernandez sam mówi, że nie jest gotowy na grę od pierwszej minuty. Czy jakieś roszady, czy zwycięskiego składu no, się nie zmienia poza tą jedną Dominika? Poza tą jedną Dominika na dzień dzisiejszy będzie możliwa jedna zmiana z racji absencji jednego z zawodników dzisiaj na treningu. Bądź może jeszcze jedno rozwiązanie, ale na pewno tych zmian dużo nie będzie. Nie chodzi o zwycięski skład, ale chodzi o to, jak się zawodnicy prezentują i ta forma, która jest wysoka i odpowiednia do tego, żeby poszczególni zawodnicy wychodzili w kolejnym meczu w pierwszym 11. Myślę, że tutaj jest ok, ale rzeczywiście coś tam jeszcze w głowie świeci, ale zobaczymy, myślę, w dniu jutrzejszym będziemy pewnie mądrzejsi. Dziękujemy za dzisiejszą konferencję. Do zobaczenia na meczu w Katowicach. Z większością. Dziękuję. Do zobaczenia.